Żyć w mieście w lecie. Mówiliśmy o tym wczoraj. Dziś kolejne relacje naszych reporterów. Jeśli dwa sąsiadujące krakowskie bary są nieczynne i w obu przeprowadza się remont, znak to, iż pod Wawelem pełnia turystycznego sezonu. Zamknięte w środku lata lokale gastronomiczne, punkty usługowe i placówki kulturalne z teatrami włącznie, to melodia znana od lat. Obecnie życie dopisuje jednak zupełnie nowy refren. W krakowskiej sieci handlu spożywczego nie ma wreszcie wakacyjnych dziur. To dobrze. Uderza jednak co innego. Więcej ludzi widzi się przed sklepami niż w sklepach. Dlaczego? No za cukrem. Tu jest ta kolejka za cukrem. A jakie jest w ogóle zaopatrzenie w Krakowie tego lata? No bardzo złe. Bardzo. Podstawowych artykułów nie ma. Ja wróciłam i ja nie mam cukru do herbaty. Pożyczyłam kilogram od sąsiadki, który niestety muszę oddać. Tego lata ocet zajął na półkach miejsce cukru. Kawa zbożowa, makaronu. Zeszłoroczne kompoty wyparły kaszę, a niemieckie piwo rodzimą sól z Wieliczki. Dzisiaj mamy dostawę i będzie żółty ser. Będzie. Makaron? Makaronu w tej chwili nie ma, ale mamy dzisiaj dzień dostaw, więc spodziewamy się wiele towarów. Kasza? Kasza może być dzisiaj. Mąka, kasze, w ogóle dostawa towaru ma być dzisiaj i raczej będzie to wszystko. A na razie cierpliwie czekać. Tak, no niestety. Uzbroić się w cierpliwość i czekać. Ta dewiza poza handlowcami nikomu nie odpowiada. Tym bardziej, że może być inaczej. Gdzie indziej w sklepach spożywczych jajek brak, a u pana jakby w ciągłej sprzedaży. Jak to się dzieje? Bo my jesteśmy sklepem firmowym z rolniczej spółdzielni produkcyjnej Skrzypiec, województwo opolskie. Dostawy regularne? Co wtorek i piątek. Starcza na pozostałe dni tygodnia? Tak jest. Jeżeli nie, to telefonujemy i przywożą bez problemu.